Chciałabym zacząć od relacji między panem bohaterem a Chimkiem, młodym bohaterem, ponieważ zastanawiam się, czy to było naprawdę istotne, że pana bohater był jego ojczymem, a nie ojcem. Co nasuwa mi skojarzenia, że młodemu chłopakowi zostały narzucone relacje, na które nie chciał się godzić i tak toczy się całe jego życie. Bardzo istotne. Powiem pani, że od tego właśnie wyszedłem do budowania postaci. Znaczy po przeczytaniu scenariusza stwierdziłem, że reżyser i scenarzysta, czyli Maciek Żak, znał takiego człowieka. Że znał takiego człowieka. I miał z czymś takim kontakt. Jego uśmiech w tym momencie świadczył o tym, że coś w tym było prawdy. Zaczęliśmy dochodzić precyzyjnie, jak taki ojczym, mój prokurator, to wszystko sobie musiałem poukładać, bo to mógł się zachowywać. Czy on go kochał? Nie wiem, czy on kochał w ogóle tę żonę. Po prostu był wygodny. Może miał jakieś uczucia, były tam w relacji między nim a żoną, po prostu kiedy ona bawiła do niego. Natomiast on był dla niego grajkiem. To był facet, chłopak, który w momencie, kiedy on przyszedł w ciężkich butach, musiał mu te buty zdejmować i był kopany w tyłek. Tak ja przypuszczam. Ustawiany przez niego. Tam rygor, który on miał wprowadzony jako prokurator wojskowy, ten rygor obowiązywał w domu. On był dla niego grajkiem. Jego ojciec, tego chłopaka, był muzykantem. Muzykantem, pijakiem, który po prostu został wyrzucony przez żonę, jakby on odszedł z domu, ale ten syn go kocha. Syn go kocha i chce być muzykiem. Jemu to nie odpowiada. On chce człowieka, który robi kasę, ponieważ muzykant to jest dla niego nic, to jest dla niego zero. Pana postać udowadnia jednak, że zasady korporacyjne są ważniejsze niż relacje rodzinne. Czy to jest wyznacznik tego, co dzieje się we współczesnym świecie? No ten świat nas osacza. No, te zdarzenia różne w tym współczesnym świecie są takie, że nie dajemy rady. No. To wszystko się zdarza. Zdarza się w tym sklepie. Drobne niekiedy, na pozór drobne zdarzenia, które powodują, że to coraz bardziej się posuwa. Tak jak powiedziałem, że tych ludzi to pcha do jakiegoś kąta. Znajdują się w jakiejś, dochodzą do jakiejś matni, której nie ma cofki. Ten świat współczesny, no, w każdej chwili w życiu, nie w dzisiejszych, ale w tych wcześniejszych czasach, też były momenty, kiedy człowieka gdzieś coś zapędziło, jakieś zdarzenia powodowały to, że ten człowiek, tak jak Maciek tu wspomniał, spróbował alkoholu, poszedł w alkoholizm, później przyszły czasy, gdzie zaczęli próbować marihuany i tak dalej. I tu jest ten świat, gdzie każdy moment jest groźny dla utraty pracy, a równocześnie pokazania siebie. No, wobec przełożonego pokazania swojej wartości. No, ten człowiek był zawsze coś wart jako prokurator wojskowy, dla samego siebie. Nie? A że był stalinowskim prawdopodobnie prokuratorem, więc jeszcze zaczynał w tych czasach, albo już i kończył, no to tym bardziej miał te podstawy zachowań i możliwości, umiejętności osaczania, a równocześnie nie umiał się z tego wszystkiego wywikłać, żeby to umieć zamknąć. Nie obawiał się pan po roli w Krecie zagrać kolejnego bohatera, który jest obciążony PRL-owską przyszłością? To nie szufladkuje w jakiś sposób? To zupełnie inny człowiek. On inaczej w innych kategoriach myśli. Inaczej to działa na sumienie. Tam co innego boli. Jego mniej boli. Tamtego bolało. Ta świadomość, w której on żył, to zupełnie inna postać. Nic mnie to nie przerażało, że to może być jakieś skojarzenia, że takie postacie, nie. To jest zupełnie inny człowiek. A postać niesamowicie się rozwija w trakcie trwania filmu. Zastanawiam się, czy film był nagrywany chronologicznie, czy jednak nie? Nie było szans na chronologiczne nagranie, ale starał się reżyser, żeby jak najbliżej było tej chronologii. Ale akcja rozgrywała się w autentycznym supermarkecie. Nie będę pytać w jakim, bo wiem, że nie mogę, ale czy... No tak, poznaję. Ale czy film się tam rozgrywał, supermarket był zamknięty, czy normalni ludzie krążyli, dodając, że tak powiem, realizmu sytuacji? Zdjęcia były nocą. Część zdjęć nie była w supermarkecie, była w pomieszczeniach
też nie tyle dekoracyjnych, ile przygotowanych takich pomieszczeń, jak po jakichś starych zakładach. Tam, no, koszmarna sytuacja była właśnie gdzieś tam przy wentylatorach. Mieliśmy zdjęcia tam, gdzie rozmawiam z Chimkiem, gdzie były te przesłuchania w tej scenie, kiedy przychodzę, żeby podpisał to Warecki dokument, kiedy tam siedzimy. Warunki straszne, szum tych maszyn. Po prostu nas dźwiękowiec genialnie dał rady z tym wszystkim, co nas dosłownie zabijało. Po dwóch godzinach człowiek był totalnie zmęczony. To był taki hugu, a tu trzeba było zagrać scenę, która... I było trudno nawet siebie zrozumieć, jakby trzeba było dużego skupienia. Robił reżyser przerwę, żeby mógł ochłonąć, wyjść na powietrze, tam złapać trochę tlenu, ale warunki były scenograficzne znakomite. Ale zamknięcie jednak pomagało rozwijać historię, która opowiada o osaczeniu, tak? No, jak pani sama to stwierdza, to co ja mam mówić.